Teraz my własnym życiem i świadectwem wiary musimy wolnym stanem wzmacniać, chronić i dbać, by nasze rodziny stawały się świątyniami domowymi. Jesteśmy dzisiaj bardzo szczęśliwi. Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ mogliśmy się zgromadzić w naszej nowej świątyni. Jesteśmy szczęśliwi także, że mogliśmy się zgromadzić wokół Ciebie, który przewodniczysz naszym dziękczynieniom jubileuszowi. Serdecznie witam Cię i bardzo się cieszę, że pomimo zleconej Tobie przez Ojca Świętego troski o Kościół katolicki, zechciałeś dzisiaj przewodniczyć naszemu jubileuszowemu dziękczynieniu za 60 lat istnienia parafii i dokonać konsekracji tej nowej świątyni, którą budowaliśmy. Budowaliśmy przy dużej pomocy właśnie księdza arcybiskupa i diecezji. Dziękuję w tym miejscu także księdzu biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi, administratorowi diecezji, za zaproszenie Cię na tę uroczystość i czujemy się zaszczyceni, że Wasza Ekscelencja to zaproszenie przyjmie. I dobrze, że tak jest, bo przecież przez 60 lat istnienia historii naszej parafii ksiądz arcybiskup przez 14 lat formował serca i umysły naszych parafian i jako gorliwy pasterz Kościoła Tarnowskiego uczył nas, czym jest Kościół i uczył także miłości do Kościoła poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność, co lepiej zrozumieliśmy przeżywając pod Twoim Ekscelencjo przewodnictwem kończący się jubileusz 225-lecia naszej tarnowskiej diecezji. W obecnej wspólnocie modlitwy witam serdecznie także całe prezbiterium kapłanów, rodaków, księży dekanalnych, kapłanów gości, wszelkich godności, urzędów, proboszczów parafii patronackich, wspomagających budowę ze swymi parafianami, na czele z księdzem infuatem Władysławem Kostrzewą i z księdzem proboszczem parafii greko-katolickiej Janem Pipą. Duchowo łączymy się też z księdzem prałatem Franciszkiem Szczykutowiczem z Florydy, który obiecał w tym momencie modlitwę za nas wszystkich, naszym wielkim przyjacielem i fundatorem tabernakulum, ołtarza i części witraży. Słowa powitania kieruję także do przedstawicieli władz samorządowych, powiatu reprezentowanych przez pana Adama Mazura. Reprezentuję pana starostę Jana Golonkę i przewodniczącego rady powiatu. Witam serdecznie panów burmistrzów, pana burmistrza Krynicy, doktora Dariusza Reśko i burmistrza Murzyny, magistra Jana Golbę. Dziękuję równocześnie za ogromną życzliwość, dobrą współpracę, zwłaszcza na etapie lokalizacji kościoła. Cieszę się także z obecności twórców tej świątyni, inżynierów i architektów, pana Czesława Białego oraz artystów wnętrza na czele z panem profesorem Wincentym Kućmą. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich, parafian ofiarnych, pracowitych, życzliwych, wszystkich gości tutaj zgromadzonych, fundatorów, prezesów firm i hurtowni oraz wykonawców i robotników, składając wszystkim szczery Bóg zapłać za pomoc, zrozumienie i wszelkie przekazane ofiary. Ekscelencjo księże arcybiskupie, nasze radosne Tedeum za jubileuszowe
łaski i odnowę życia religijnego, za doświadczenie wspólnoty wiary, za tę budowę, która nas bardzo zintegrowała, a która jest także owocem pracy umysłu i rąk ludzkich, wyśpiewujemy w oktawie Świąt Bożego Narodzenia, które szczególnie związane są z domem i rodziną. Obecny rok duszpasterski przypomina nam, że w wymiarze duchowym Kościół jest naszym domem. Dom to nie tylko wspomnienia, ale więzi krwi, poczucie przynależności, wzajemna odpowiedzialność. Dom daje schronienie, pozwala odpocząć i nabrać sił. W domu kształtuje się świadomość własnych korzeni i poczucie własnej tożsamości. Tak nas nauczają księża biskupi. Proszę czcigodnego księdza arcybiskupa, aby przez tę Eucharystię, modlitwę, namaszczenie ołtarza i ścian świątyni, Wszechmogący Bóg za przyczyną Marii, naszej patronki, pomógł nam wszystkim odkryć w tym Kościele swój dom, byśmy w nim nabierali dystansu do spraw doczesnych i przypominali sobie, że jesteśmy powołani do życia wiecznego. Umacniali się Eucharystią i oświeceni Słowem Bożym nabierali sił w sakramentach świętych, wzmacniając poczucie tożsamości dzieci Bożych, we wszystkich rodzinach żyli wiarą na co dzień, otaczali troskliwą miłością ten dom i czuli za niego odpowiedzialność. Święta Rodzino, spraw, aby nasze rodziny były Bogiem siły. Nastąpi poświęcenie wody, którą zostaniemy pogropieni na znak pokuty na pamięć naszego chrztu. Główny cel nas pogropienia także ściany i ołtarz nowej świątyni na znak poświęcenia. Módlmy się. Boże, przez Ciebie wszystkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz w pełni ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obywasz grzech i nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swojej miłosierdzie postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą przez umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami jego mistycznego ciała i dziedzicami wiecznej na drogę. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obycie z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Sprawabyśmy z wszystkimi braćmi i siostrami, którzy w tym Kościele będą sprawować święte sakramenty, doszli do niebiańskiego Jeruzalem, o co prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego.
napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Niebo i ziemia, niechaj się radują. Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Niebo i ziemia, niechaj się Świątynia towarzyszy człowiekowi w jego drodze. Przypomina mu, jaki jest kierunek doczesnego życia. A bicie dzwonu z wieży parafialnego kościoła to swoisty zegar życia, odmierzający doczesność i jednocześnie wskazujący na wieczność. Poprzez Kościół, miejsce, w którym Bóg jest zawsze gotowy spotkać się z człowiekiem, zbawienie zbliża się do każdego z nas. Jest on, Kościół, jakimś punktem odniesienia, do którego się powraca przez całe życie. Tu zyskuje on swój nieprzemijający sens. Tu docierają do nas mądre słowa świętego Jana Apostoła, któreśmy słyszeli w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Świat przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Moi drodzy, przed laty wyświetlano gruziński film pod tytułem Pokuta, pokajanie, gdzie na końcu tego filmu jest taka scena, kiedy osoba w starszym wieku, taka prorokini Anna z dzisiejszej Ewangelii, stwierdza: droga, która nie prowadzi do kościoła, prowadzi donikąd.